Dzień dobry. Śpieszę się dzisiaj dość mocno, bo lekko zaspałem. A dzisiaj wyjątkowo jadę w góry jako pasażer w aucie, a nie kierowca. Szybko piję koktajl owocowy. Pakuję się. Nie zdążyłem się nawet ogolić, bo musicie mi to wybaczyć. No i cóż, lecimy. Dzień dobry. Już jest dzień. Za chwilę będziemy wjeżdżać na słynną Zakopiankę, która prowadzi z Krakowa do Zakopanego albo z Zakopanego do Krakowa. Zależy z której strony. I co trzeba wiedzieć o tej drodze? Jeszcze 150 lat temu, niecałe, nie było tutaj asfaltu, a prowadziła jedynie polna dróżka. I z Krakowa do Zakopanego można było dostać się jedynie furką. Podróż trwała 20 godzin. Natomiast w Rabce, w dzielnicy Zarabie, była karczma, gdzie podróżnicy nocowali. Na dzisiaj mamy już szeroką dwupasmówkę. No i powoli budowany jest nowy odcinek Zakopianki w okolicy Rabki. Wychodzimy ze Sromowców Niżnych, gdzie 90% mieszkańców żyje z flisactwa po Dunajcu. Przekraczamy teraz Dunajec kładką. Po drugiej stronie znajduje się droga pienińska, którą będziemy podążać w kierunku Czerwonego Klasztoru wstępnie. Jak na razie pieniny we mgle, trzy korony w tym miejscu. Niski stan Dunajca, bardzo niski. Zatrzymaliśmy się na chwilę na przystanku, żeby schować niektóre rzeczy do plecaka, a tutaj zakaz lepienia plagatów. Pokuta 200 euro. Śmieszny mają język w tej Słowacji. No, domki takie typowo niemieckie. Trzeba powiedzieć, że w tych terenach dawniej osiedlali się Niemcy. Stąd jeszcze pozostałości. Jesteśmy pod Czerwonym Klasztorem. Data powstania to około 1300 rok. Co ciekawe, mury tego klasztoru zostały wybudowane dopiero 100 lat później. A przyczyną wybudowania murów były liczne napady rabusiów. I jakoś klasztornicy musieli się bronić. Podobno w murach obronnych klasztoru żywcem zamurowano jednego z mnichów, którego kości odnaleziono kilkaset lat później. Ale to podobno. Zakładamy kolce na szlak, żeby się stabilniej szło. Przed nami droga bielutka. Ja już założyłem. Powinno nam wystarczyć na szlak pieniński. Do jakiej miejscowości się kierujemy w tej chwili? Leśnica. Miejscowość w Słowacji Leśnica. W kierunku tamtym. Jak myślisz, ile lat ma to drzewo? 300. A ja daję, że 400 co najmniej. Takiego grubego, takiego dużego drzewa to nie widziałem chyba, odkąd chodzę po Beskidach, Pieninach i tak dalej. No, na pewno by się znalazło jeszcze większe. Być może, ale to jest pierwsze takie drzewo wielkie, jakie widzę na szlaku. Ale imponujących rozmiarów jest. Siedlo Cerla, 610 metrów, Macelowa Góra. Tutaj zrobimy sobie szybki odpoczynek na kubek gorącej herbaty. Piękne widoki. No, zarąbiste tutaj widoczki, szczególnie zimą. W dole zarysowuje się Dunajec w tym miejscu. Nawet go słychać. Tak. Szumi. A przed nami szlak pod lasem na przełęcz i za przełęczą będziemy schodzić do pierwszej miejscowości Leśnica. Widać stąd skały o nazwie Siedem Mnichów, które również widać z Dunajca, jak się płynie tratwami.
Jest z tymi skałami związana pewna legenda. Dawno temu siedmiu mnichów postanowiło pójść do pobliskiej miejscowości na Łajzy. No i pan Bucek tak się zdenerwował, że zamienił ich w skały w tym miejscu i powiedział, że dopiero przejdą metamorfozę z powrotem w ludzi, jak choćby jedna dziewica przypłynie tratwą przez Dunajec. Jak do tej pory dalej mnisi są zaklęci w skały. Zatrzymujemy się przy przepięknej panoramie Pienin. Bardzo oryginalny widok. Trzy korony w chmurach. W dole Dunajec. Przełom Dunajca. No i my na szlaku. Darek mi tutaj cyka zdjęcie pamiątkowe. No widok super. Praktycznie jak w Bieszczadach, tylko że tu pieniny są dużo bardziej ostre i skaliste. No szkoda, że trzech koron nie widać. No niestety trzech koron nie widać, ale wszystkiego nie można mieć naraz. Motywacja do następnego przyjazdu. Piękny widok. Znajdujemy się w tej chwili w terenie, gdzie w promieniu kilku kilometrów nie ma żadnej zabudowy. Przed nami trzy korony dalej we mgle. Łańcuch, pasmo górskie schodzące do jeziora Czorsztyńskiego. Kapliczka to jest z gliny zrobione. Widać już nawet spękania. Przełęcz Targów, z której żółty szlak wyprowadza do doliny o nazwie Huta. W tej dolince również jeszcze w 1935 roku istniało 6 domów mieszkalnych. Obecnie są tylko ruiny, więc można to nazwać opuszczoną wsią Huta w Pieninach. Może kiedyś się tam wybiorę, może z Edim. Edi lubi chodzić po opuszczonych wsiach. Tamten występ poniżej trzech koron to góra zamkowa chyba jest. Tu, gdzie, z ruinami zamku. Tutaj po prawej stronie, gdzie mgła się podnosi? Nie, tutaj niżej jeszcze. No niżej. No tak jest. Tak, góra zamkowa. No. Górę zamkową też widać. Tutaj taki cypelek mały, wystający na grzbiecie. Byłem kiedyś w tych ruinach zamku, tam za wiele nie ma co oglądać, ale ciekawa historia jest opisana. No i po prawej stronie na razie nie widać, ale za chwilę powinna pojawić się Sokolica. Z Sokolicy kilkanaście lat temu pewien żołnierz popełnił samobójstwo, rzucił się w przepaść 300-metrową zresztą. Przed nami odkrył się widok na najwyższy szczyt Pienin o nazwie Wysoka, 1050 metrów. Jak ktoś chce obejrzeć filmik ze wspinaczki na Wysoką, to pod opisem filmu będzie link do naszego filmiku z tej wyprawy. Wysoka jest w tej chwili w chmurach, a w dole wieś słowacka o nazwie Leśnica. Bardzo wąska droga, zero praktycznie ogródków, tylko od razu domy. Przed nami klimat zabudowy słowackiej w Pieninach. Stodoła, a to nawet mają otwór dla kota chyba, no bo pies się tędy nie przeciśnie. Centrum miejscowości Leśnica. Przed nami straż pożarna, potrawiny, karczma, zastawka autobusu i zabytkowy agregat do wytwarzania ciśnienia wody. Darek poszedł sprawdzić, czy potrawiny są otwarte. Potrawiny w Słowacji to sklep spożywczy. Ale w niedzielę wiem, że jest wszystko pozamykane w Słowacji, bo się szanują z pracą. Gdyby było otwarte, to może by jakieś piwko do domu kupił. Oryginalne, słowackie. No i coś, czego w Słowacji jest pełno,
schrony na ziemniaki i inne warzywa, które zostały wyhodowane na siano, także dla zwierzątek. Tutaj na przykład cały schron, cała stodoła wypchana jest sianem. Z powrotem wkraczamy w pieniny właściwe. Co ciekawe, w Pienińskim Parku Narodowym, ale słowackim, można jeździć autem. Pojawił się nasz główny cel dzisiejszej wycieczki, jeśli chodzi o zaopatrzenie się w prowiant. Chata Pieniny pod Sokolicą. Sokolica w lewym górnym rogu kadru. O, tutaj. Tu, gdzie jest ten górny kijek. 300 metrów przepaści liczy ta góra. Zbliżej może nawet będzie widać nawet ludzi i widać słynną skarłowaciałą sosnę pienińską, która ma ponad 500 lat.